Wierność zapewnia ocalenie. Nauczanie domowe. 29 marca. Księga Daniela rozdział 3 wersety od 14 do 20 i od 91 do 92. Król Nabuchodonozor powiedział: Czy jest prawdą Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie mojego Boga? Ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem. Czy teraz jesteście gotowi? W chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psauterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem. Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk? Szadrak, Meszak i Abednego odpowiedzieli zwracając się do króla Nabuchodonozora. Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twojej ręki, królu. Jeśli zaś nie... Wiedz królu, że nie będziemy czcić twego boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Na to wpadł nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do szadraka, meszaka i abednego. Wydał rozkaz, aby rozpalono piec siedem razy bardziej niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać szadraka, meszaka i abednego. I wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonosor popadł w zdumienie i powstał spiesznie. Zwrócił się do swoich doradców, mówiąc: Czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: Rzeczywiście, królu. On zaś w odpowiedzi rzekł: Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego. Wygląd czwartego przypomina anioła. Nabuchodonozor powiedział na to Niech będzie błogosławiony Bóg szadraka, meszaka i Abydnego, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W Nim pokładali swą ufność i przekroczyli na kas Królewski, oddając swe ciała, aby nie oddać czci ani pokłonu innemu Bogu poza Nim. Finałem całego wydarzenia jest wyznanie wiary, które składa Nabuchodonozor. Niech będzie błogosławiony Bóg, który posłał anioła, by wyrwać swoje sługi. Wyznanie to zostało wypowiedziane pod wpływem postawy jego poddanych. Skąd się wzięło takie Niezłomne postępowanie szadraka, meszaka i abydnego. Trzej mężczyźni są stali w swoim postanowieniu w środowisku obcym, wrogim, w środowisku cudzoziemskiego mocarstwa, ponieważ po pierwsze, nauczyli się tej stałości poprzez doświadczenia z młodości. Pamiętamy o tym, że jedli warzywa, a nie spożywali zakazanego mięsa. Domyślamy się wieprzowiny. Drobnostka. W swoim jadłospisie przestrzegali zasad i tradycji swoich ojców. I słyszymy wówczas, że zyskali też życzliwość. Tych, którzy razem z nimi byli na dworze, tych, którzy zarządzali różnymi dziedzinami dworskiego życia. To było ich doświadczenie w młodości. Warto być stałym? Warto wymagać od siebie? Warto też stawiać sobie pewne cele i jasne, konkretne wymagania. Po drugie, przekonali się o wartości stałości poprzez swoją posługę. Byli mędrcami na dworze króla Nabuchodonozora. Posługiwali się słowami poznania, proroctwami oraz tłumaczeniem tych wszystkich duchowych rzeczywistości. Ich posługa była motywująca do tego, żeby wytrwać przy Bogu, który obdarzał ich takimi właśnie dzisiaj byśmy powiedzieli darami i charyzmatami. I po trzecie, otrzymali potwierdzenie z zewnątrz. Otrzymali potwierdzenie z zewnątrz od osób, które ich otaczały. Cieszyli się autorytetem na dworze króla. Mieli swoją pozycję. Pan Bóg podniósł ich znaczenie. I. Zajmowali stanowiska zarządców miast. Powierzono im administrację babilońskich prowincji, o czym przeczytać możemy w drugim rozdziale Księgi Daniela. Zatem te trzy doświadczenia, te trzy procesy, które oni przeżywali, potwierdziły im: tak, warto pracować nad stałością i warto być stałym. Zadanie dla Ciebie na dziś: pracuj nad swoją stałością. Bądź wierny drobnemu postanowieniu, dotyczącemu czy to jedzenia, czy wstawania, czy to czasu przed komputerem, czy używania telefonu. Postanów i dotrzymaj postanowienia. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, który błogosławi stałość, Ojciec Syn i Duch Święty.